Sprawdzasz, czy nie napuchła? Nie, czy żmija nie ugryzła? Nie, ona tak będzie widzieć przesiąg. Pokaż, tak ma kurwa nabite więcej niż ja. Nie wiem, co kurki, bo za szybko będziesz jechać z nią. Wiele chłodniej teraz jest. Tylko zjechaliśmy z asfaltu. Dobra, jedziemy tą drogą, tak jak to. Tam jesteś Bosia. To jedźmy. No to jedziemy. Zespół pałacowy Sosnowicy. Ale tu park jest niezły taki. Bo to wszystko chyba to były te pałace. Tu jest gdzieś historia opisana tego pałacu. Tam chyba na początku jest taka tablica. Aha. To dobrze. Mówiłam. A, rozumiem, o co chodziło. Historia miłosna. Kościuszko uczył hetmańskie córki. A jest, no. Zakochał się wzajemnością w Lidlice Sosnowskiej. No i masz, oznaczenia żółtego szlaku, Wojtek. Chyba odnowione są jednak. Na zdrowie. Leśniczy też się potrafią bawić. Kaśka, myśmy tutaj nie byli? Nie, bo było ciemno. Borek. Borek. No widzę przed sobą piach właśnie. I to morze piachu. Być może, że widać. Oj, będzie zabawnie. Ua! Tak, wiem, poprzednim razem to byliśmy. Rybitwa czarna, dęgawa, cyranka. Wielki w tym rejonie. Wielki? Mhm. A pod ochroną są. No. Ej, będziemy tu pieprzać.
piękny, it's beautiful. Wiecie, co to chodzi? Ważki obserwuję, patrz, jakie duże ważki tu latają. To są okrętka strzelnicze. Tak? Aleśmy byli na tych bębach chyba, nie Kaśka? No. To, to ludzi, ja pierdolę. Bitwa pod Wytycznym. Tutaj jesteśmy na cmentarzu oddziału wkopu, który walczy w 1939 roku, pod koniec już września w zasadzie, z Armią Czerwoną, czyli nie z Niemcami, co ciekawe, tylko już z Armią Czerwoną, która weszła tutaj 17 września. Jak tutaj widać, są opisane miejscowości, gdzie walczyli. I ten oddział został zniszczony. Tak jak tutaj widać, poległo sporo żołnierzy. Rosjanie się zachowali bardzo tutaj nieładnie, bo podobno rannych żołnierzy wszystkich zebrali tutaj na polach i po prostu czekali, aż poumierają ty ciężej ranni, a resztę zabrali tutaj w kierunku na Lublin, na wschód, do niewoli. Także na takie miejsce. A tutaj są zdjęcia, taki opis w ogóle tej potyczki, która tutaj miała miejsce. Żołnierzy tych formacji, Korpusu Ochrony Pogranicza dokładnie. KOP to jest Korpus Ochrony Pogranicza. No i tutaj na tej stronie jest mniej więcej pokazane tutaj wycofywanie się tych oddziałów, skąd one się tutaj znalazły, bo one się wycofywały no praktycznie po 200 km spod Grodna, w zasadzie tutaj Rokitno, cały czas wycofywały się tutaj do tego miejscowości Wytyczna, no i tutaj praktycznie pod Kockiem się musiały poddać. Na następnej tablicy mamy rekonstrukcję historyczną, która tu miała mieć miejsce, bo tutaj jest jeszcze cały szlak tej dywizji, oddziału wkopu, a tu była, tu jest opisana ostatnia taka rekonstrukcja historyczna, która tu miała miejsce. Bodajże w 2012 roku, nie w 2009. No i brałem jej udział nawet tutaj. Się śmieję, jestem tutaj na zdjęciu. Jedziemy w samochodzie. Jako tutaj oficer. Także to taka, to jedyna chyba rekonstrukcja taka fajniejsza, która była, miała miejsce.